Bez formy, bez rzeźby, to u lańców ludy. O dociętości, dodaj mi siebie pewności. Niech nadulanych wzlecę światem w rajską siłownię ołudy. Kędy trening tworzy cudy, przyrostów potrząsa kwiatem i obleka w nadziei wszystkich klaty małe. Podoba wam się ten wiersz? To jest taka krótka zajawka do kolejnego odcinka, prawdopodobnie kolejnego odcinka. Chciałem wam powiedzieć, żebyście się na to przygotowali, bo niedługo nadchodzi w końcu ten długo wyczekiwany wiersz, poezja, oda do dociętości. W końcu ją dokończyłem, teraz pozostaje nagrać tylko teledysk i zacząć montować, a później wrzucić na kanał i macie to udostępniać. Wiem, że wam się spodoba. Dzisiaj robimy klasyczny trening, wchodzimy i tak jak dawno tego nie robiłem, zajmę się pompowaniem klaty, pompeczki. Długo nie robiłem klaty, także odpowiednia pora, żeby sobie od nowa ją zrobić. Wcześniej to napisałem na papierze, ale niestety jakoś mi się to nie widzi w głowie. Taka tradycja musi być chyba zachowana, także yo bro, how you doing? Musiało być. Jeszcze zadycham. Ja wiem, że każdy z nas miewa takie dni i dzisiaj przypadło na mnie. Chyba takie święta są zamulające, ale no naprawdę czuję się cały taki zamulony, spowolniony i muszę przyspieszyć krążenie krwi najzwyczajniej w świecie. Chyba jakby mnie porównać, gdybym miał być w innym życiu zwierzęciem, to chyba byłbym gadem, jakimś wężem. Chociaż dziwnie to brzmi, nieprzyjemnie. Lepiej być jakimś tam koniem albo, kurde, Pegazem. Nie, lwem, tygrysem, może tak. Dzisiaj też po raz pierwszy od 2 miesięcy same pompki, czyli wielkie cyce bez ciężaru, dosłownie trening taki stary, same pompeczki, może dipy do tego dorzucę. 117? Powiedzieli było 119,5. Masakra. Jak coś, to sobie stosuję na rozgrzanie nadgarstków. Zawsze od czasu do czasu trzeba wracać do klasyków, do takich starych, pierwotnych treningów. Tak jak mówię, wracamy do klasyków. AJ, Over Voice. Zaczynamy od krótkiej rozgrzewki. Wcześniej poprzedziłem to bieżnią, później paroma ćwiczeniami na rozgrzanie stawów, klatka piersiowa, łokcie, barki i lecimy pierwsze ćwiczenie. Zaczynamy od pompek z nogami na wzniesieniu, z paraletkami, aby mieć większy zakres ruchu i dostępność. Teraz zobaczcie, że tyłek jest minimalnie wyżej, a przestrzeń kątowa między łokciem a ramionami jest ponad 90 stopni, a przynajmniej 90. Jeżeli nie dajemy rady, schodzimy na ziemię, odpoczywamy. Docelowo dobijamy 20 powtórzeń. Pilnujcie sylwetki, jeżeli puścicie sylwetkę, ćwiczenia z nogami na wzniesieniu traci sens. Wykonujemy tego 3 serie po 20 powtórzeń i następnie na dobicie robimy ostatnią jedną serię 10 powtórzeń z dociążeniem przez kumpla bądź koleżankę. Ćwiczenie bardzo fajnie angażuje górną część klatki piersiowej. Mówiąc o górnej części klatki piersiowej, kończymy to robiąc tak front levera, ale w jednym takim minimalnym wychyleniu do dołu, wtedy bardzo mocno spina się klatka. Stąd możemy przejść już do diamentowych. Robiąc diamentowe pompki, uderzamy bardziej barki i środek klatki piersiowej. Ciężko powiedzieć środek, bo nie ma czegoś takiego, ale po prostu łatwiej jest dopiąć klatkę piersiową w górnej części tego ruchu całego, czyli jak jesteśmy w pozycji z wyprostowanymi ramionami. Jeżeli nie macie siły, oczywiście schodzimy na kolana, pamiętając o tym, żeby sylwetka była prosta i nie zgięta w miednicy. Kolejne rozciągnięcie, wyciągnięcie klatki piersiowej i przechodzimy do Spiderman push-upów. Przy Spidermanach na zmianę najpierw 10 na jedną stronę, później 10 na drugą. Wykonuję sobie pompeczki na spokojnie. Również ma to na celu takie dobicie mięśniowe. Jak widzicie, zawsze kombinuję, zawsze dodaję sobie jakieś gratisy, żeby urozmaicić ten trening. I panie i panowie, oczywiście nie mogło się obejść bez tego. Przyszła pora na ściągnięcie koszulki, bo pompa była już wystarczająco dobra. Oh yeah!
bang, bang, bang. Po 100 rymów do kabury. Yo! Dobra, pośmiali się, wracamy do treningu, robimy pompeczki, rozstaw rąk, neutralny, klasyczne pompki, najlepsze, najlepsiejsze. Wykonujemy, jak widzicie, już tutaj wymiękam, ale nie poddaję się, pewnie przy 17 jakoś wymiękłem, 3 na dobicie, 3 serie po 20 powtórzeń, przerwa. Zawsze pamiętamy o miednicy, moi drodzy, nie zginamy bioder, trzymamy prostą sylwetkę, to jest najważniejsze. Czasem mówi się, że rozstaw ramion, łokci na szeroko jest bardziej kontuzjogenny dla barków, co jest bardzo prawdopodobne, ale moją propozycją jest po prostu zmniejszenie zakresu ruchu, nie schodzenie aż tak nisko, a bardzo mocno dociągacie klatkę piersiową. I stąd przechodzimy do dipów, robimy sobie 3 serie po 20 powtórzeń ponownie. Ja wymiękłem, robiłem po 15, długo nie robiłem dipów, muszę do tego wrócić, ale co się odwlecze, to nie uciecze. Kończymy to, macie tutaj bardzo dobry przykład łączenia kalistyniki z siłownią, wchodzę na rozpiętki. Dwie serie po 10-12 powtórzeń, kończąc trzecią serią z hantlami. Następnie na totalne dobicie już mięśnia na koniec 120 kg na max, czyli wyszło mi 3,5 powtórzenia. Głównie chodzi tutaj o nadanie takiego dodatkowego bodźca rozrywającego te włókna mięśniowe. Wiadomo, że dużo ich się nie zniszczy w jednej serii, ale zawsze jest to coś innego. I na koniec właśnie jeszcze 60 kg na ławce skośnej. Troszkę mnie później docisnęło, dogięło, więc musiałem się wziąć w garść i wypchnąć to jeszcze do góry. Na koniec, żeby nie być tak mocno pospinanym, parę ćwiczeń na czworoboczne, na tył barków, na plecy, żeby po prostu odciążyć, tak zwany pull zrobić, po pushu zrobić trochę pulla. I najlepsze ćwiczenie jest z gumami, polecam bardzo, szczególnie to, które imituje wystrzał z łuku, bardzo dobrze angażuje właśnie tylny akton barków, mięśnie czworoboczne i nawet mięśnie brzucha. Rozgrzeweczka i tak można zakończyć ten trening. Tutaj jeszcze mnie złapało paru kumpli, dali mi challenge, żeby zrobić slow muscle upsa, to zrobiłem. Proste mi później pospinało strasznie, ale przeżyłem. To jest właśnie Iraz, Iraz wam pokaże, jak to się robi. Swoją drogą Iraz łowił karpia w ostatnim odcinku, if you know what I mean. Rzemuś, co ty robisz? Karpia łapie! I tutaj widzicie pełna sala pozytywnej energii, zmotywowanych ludzi dążących do celu. Kończymy. A więc moi drodzy, tak to się przedstawia. Znacie już tajniki wielkiej klaty. Niech wam cyce rosną wielkie jak donice w nowym roku 2019. I teraz zajmijmy się, naprawdę, pomóżcie mi, nie? Teraz parę filmów będzie konkretnych, bardzo fajnych i chciałbym, żebyście pomogli ruszyć to w świat, ale to później po prostu ocenicie sobie i uznacie, czy warto to popchnąć w świat. Wierzę, że warto. Jeżeli chodzi o sklep, to uzupełniam, jestem w trakcie uzupełniania braków rozmiarów i skupię się teraz bardziej właśnie na S-kach i M-kach. Dajcie znać, czy chcecie czapeczki do wprowadzenia, bo też się zastanawiam. I widzimy się niebawem, także do roboty, rośnijmy dalej. Sukcesu wam, sukcesu sobie, no ale już jeszcze nie składam takich życzeń noworocznych, bo jeszcze myślę, że się zobaczymy. Peace out, brother, buziaczki, dobranoc, bo ciemno, na razie. Oh yeah, tyryryryry.